Dzień dobry, w moim studiu dzisiaj Krzysztof Misiak, gitarzysta, kompozytor i producent muzyczny, ale pewnie wymieniać można by było jeszcze więcej. Myślę, że tak, witam serdecznie oczywiście. Wszystko, co robię związane jest, albo większość związane jest z muzyką, na różnych polach jej eksploatacji. Pamiętasz, jak zaczęła się twoja przygoda z muzyką, taki ten moment, w którym sobie pomyślałeś, tak, to jest to, co ja będę w życiu robił? Pamiętam wiele momentów, jest ich dosyć dużo, bo to jest kwestia jakby takich etapów trochę w życiu, w życiu jakby w życiu takim osobistym, ale też i właśnie tym życi, życiu, że tak powiem hobbystycznym, no bo na początku to było po prostu zwykłe hobby. Na szczęście em, moja rodzina, czyli właściwie no mój ojciec, świętej pamięci Józef, e, był czynnym muzykiem, takim powiedzmy sobie amatorem, ale nie, nie w sensie, że, że amatorsko grał na instrumencie, nie bo grał naprawdę fajnie, ale no nie żył z tego, nie? w sensie jakby to mówię w tym kontekście. No i on y, pokazał mi trochę chwytów na gitarze, bo, bo generalnie to realizował się jako, jako akordonista, no i klawiszowiec, no ale oczywiście grał na gitarze, bo przecież wiadomo na gitarze to każdy umie grać, nawet ty. I trafiłeś, bo mnie mój tata też uczył. No więc właśnie, więc to myślę, że te, te, te pierwotne sytuacje dotyczące edukacji, to zwykle są takie bliskie rodziny, no bo wiadomo, ktoś tam zaraża czymś i tak dalej. W domu zawsze była muzyka. Ona nie była zbyt, tutaj prawdę mówiąc, wysokich lotów, no ale trudno się spodziewać jakiejś, jakiejś po prostu wysokiej sztuki po ludziach, którzy żyją sobie... Z Spokojnie, y, żyją na, takich, na takim poziomie, na jakim żyli. Więc to, to najważniejsze, że ona była. Moja mama jest też bardzo muzykalną osobką. Fajnie śpiewa, ma poczucie rytmu i w ogóle jest wesołą panią, także, znaczy radosną, może tak. No I to jest, też, to jest też fajne, ale tak generalnie to mój kuzyn mm, poczęstował mnie w cudzysłowie. Gitarą, która była lepsza od tych wszystkich, które miałem, czyli tam tak, taka akustyczna gitara, ale ona nie miała na przykład centymetra, e, 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 centymetra, nie, centymetra wysokości strun nad gryfem, czyli była miękka, mhm. była ładnie brzmiała, mhm. no i to, to było bardzo fajne, przekonywujące do tego, że nie trzeba było po prostu... Tej siermięgi uskuteczność, przecież wszyscy no właśnie, wiemy, że bo ja to. Początek to miałam poprzecinane No Dokładnie tak. Palców. Wszyscy mieli, ponieważ instrumenty, które były w tamtych czasach, a to przypomnę, to był rok, w moim przypadku, to był rok gdzieś tak. A wiem. 78, 79, nie? no mnie 85 mniej więcej. No więc, no więc no więc, właśnie. No Ja już ja już w tamtych latach znałem naprawdę dosyć dużo akordów, że się tak wyrażę. Zresztą w ogóle harmonia to jest mój konik, ale między innymi, między innymi dlatego. E, harmonia mówię w sensie jakby mm, współbrzmień, a niekoniecznie jakby instrumentu. Mm -hmm. nie? Bo harmonia to się mówi to tak Potocznie ludzi, na akordeon. Po, na, tak. Dokładnie tak. Więc sytuacja jest taka, że. <laughs> To mnie jakby zmobilizowało do tego, że, no, że mogę sobie fajnie po prostu pograć na gitarce jakieś tam piosenki i tak dalej. A yy, zaakompaniować komuś, bo tak z tym moim siebie to może nie było zbyt fajnie. Może dlatego zacząłem grać tak, soli, tak solistycznie jakby, znaczy może nie solistycznie, ale że grałem po prostu solówki, czyli melodyjki wygrywałem, mm -hmm. nie? To, 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 to była rekompensata za to, że nie za bardzo umiem śpiewać. Znaczy, umieć to, to właściwie prawie każdy umie, tylko to, to trzeba mieć też głos. Ja tam potem miałem taką mutację, która mi spowodowała to, że właściwie zacząłem śpiewać w basach w chórze. Jest to tak trochę nie za bardzo. Dla no. tych, którzy nie wiedzą i nigdy nie grali na gitarze, to yy, tylko powiemy, że chwytami jest dużo łatwiej grać niż solówki, także to, co robiłeś, to żałuję. No tak, <laughs> oczywiście. No. I do tej pory mi tak zostało. Nawet jak z Rysiem, Wolbachem gram, no to oczywiście realizuję jakąś harmonię, ale generalnie to tak, to tak staram się ubarwiać i to właściwie ja tam wypełniam jakby te wszystkie, te wszystkie aranżacyjne rzeczy z tymi moimi solówkami. I to jest do, dosyć fajne, bardzo mi się to podoba, bo mam, bo mam du, dużo możliwości do tego, żeby zaprezentować zarówno mo, moją jakąś tam wrażliwość, jeżeli chodzi o pewne rzeczy, jak i też, no powiedzmy umiejętności, no takie wirtuozerskie, no, że się tak wyrażę. Mhm. Od wielu lat współpracujesz z różnymi artystami, nawet miałeś taki e, epizod współpracy z Agnieszką Cholińską. Tak. E, ale to nie, nie tylko graje z u ciebie, bo tak, współorganizowałeś Rokowe Ogródki, e, byłeś wykładowcą, dziennikarzem. Hmm? E, powiedz, co dla ciebie w tym życiu, e, które kiedyś było pasją, e, potem zawodem, e, jest najważniejsze? Czy jest takie jedno wydarzenie, jedno osiągnięcie, na które zwróciłbyś szczególnie uwagę? Nie no tego jest dużo, dlatego że dużo robiliśmy, znaczy dużo robiłem, można tak powiedzieć, czyli tak zajmowałem się jakąś animacją kultury. Staram się jakby, jeśli już nawet nie zajmować, to pomagać, jakby też realizować różne rzeczy. Przecież też organizowaliśmy tutaj polskie Konfrontacje Gitarowe między innymi jako konkurs taki dla młodych gitarzystów różnej maści. To była gitara akustyczna, klasyczna, elektryczna, basówka i tak dalej. No, tych wydarzeń no, było bardzo dużo i one mam nadzieję, że będą kontynuowane, chociaż nie ukrywam, że tak jak ja, że tak powiem, odszedłem już od tego takiego czynnego, um, czynnej pracy na rzecz jakby kultury no, w, w kontekście takim, że ni, nie to, że jej nie realizuję, tylko po prostu <laughs> nie realizujemy już tych projektów, które tam były wcześniej, na przykład z Michałem Koblikiem, Rokowo-Ogródki. I szereg jeszcze innych rzeczy. To po prostu jam sessions na przykład mhm. w, w rok 69, e, warsztaty muzyczne różnego, różnej maści. No to po prostu tak widzę, że tak trochę, jak mnie tak brakuje, to, to mam taki niedosyt, że trochę no coś tak znika, wiesz, nie? To tak z tego kalendarza imprez. No, jest... no więc to jest troszkę dla mnie smutne, no ale co? No? Liczę na młodych, na młodych, którzy mają jakąś pasję, jakiś entuzjazm, jakieś pomysły i tak dalej. Nie? No W końcu ja mam 60 lat prawie, więc tak no ile można, nie? Znaczy no, znaczy znaczy można do jakoś końca zachęcić, życia. ale... Ale, 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 ale wiesz, wiesz, zastąpić Krzysztofa Misiaka nie jest łatwo to składnieć. W sobie niektórych po rzeczach to powięz. prawie że nie można. No właśnie. Ostatnio wydałeś nową płytę, tak. to jest asymetria. Powiedz tak. skąd w ogóle ten tytuł? Ten tytuł jest wynikiem moich przeżyć, obserwacji różnego rodzaju zjawisk. Zjawisk muzycznych, ale też i takich pozamuzycznych, nie? Bo asymetria to jest bardzo pojemny tytuł generalnie. To jest coś, co jest jakimś rodzajem dyspro dysproporcji, jakąś niezgodą na coś, jakimś rodzajem po prostu takiego odwrócenia pewnej może nie normy, ale takiego pewnego utartego jakby schematu, schematu mm. czy tam dalej szlaku, nie? Więc... No dla nas w sensie muzycznym to tak prawie dysharmonia. No to tak. tak? Jak tak. Jest... Wydawałoby się, że to rodzaj pewnego, pewnej, pewnego takiego dysonansu, mm. ale ten, ten dysonans, jeśli tak można powiedzieć, chociaż to nie jest w ogóle, zawiera się w zjawisku metrycznym, jeżeli chodzi o, o, muzykę, o muzykę. No muzyka składa się jakby z z czterech takich podstawowych elementów, czyli z melodii, z harmonii, z rytmu i z algogiki, ale ten rytm to się jeszcze składa z rytmów różnej maści, no, takich typu na przykład na cztery czwarte albo, albo na trzy czwarte na sześć ósmych, no i tutaj mamy te wszystkie przykłady, no, no, ale też takie są rytmy jakby parzyste, czyli tu mówię tu o liczbach parzystych, ale, ale są też takie nieparzyste, na przykład tutaj występują utwory na pięć ósmych, siedem ósmych, 11 ósmych, 15 ósmych, no 6 ósmych. I komponując te utwory już zakładałeś gdzieś tam w głowie, że to właśnie w takim rytmie ma być? Niektó niektóre, niektóre są starożytne, czyli, znaczy starożytne w sensie mówię, że powstały w takim, w takiej w takich latach albo w takim czasie, kiedy pewne, pewne powiedzmy, mm, możliwości techniczne, przynajmniej jeżeli chodzi o moje wyposażenie komputera i, i tak zwanego studio nagrań, czyli to jest mojego, mojego, mojego systemu DIW, no nie, nie ma znaczenia, po prostu nie mogłem pewnych rzeczy zrobić w określonym czasie. Teraz mi się to udało, jestem bardzo z tego zadowolony, bo bo też musiały te utwory przejść, że tak powiem, próbę czasu, nie? a niektóre są po prostu, po prostu totalna nowość, nie? tak, nowość, nowość. Mm -hmm. No i to jest chyba to, to jest, to jest, to jest fajne, bo jestem szalenie dumny z tej płyty z wielu różnych powodów. To jest taka eksploracja właśnie tego, tego zjawiska metryczności. Przypomnę tylko, że na każdej z moich płyt był jakiś taki jeden numer, jakiś jeden kawałek, który był taki z tak zwanym odd time, czyli Czyli z, jakąś, jak, z jakimś nieparzystym od, odjechanym rytmem. No, pamiętam, był taki numer 18, 20 81 z płyty y, że y, 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 wydaje mi się, o, dobrze. I to była chyba pierwsza piosenka, czy znaczy pierwszy utwór i był na 11 czwartych, nie? No to ta. Ta fraza, że tak powiem, no była dosyć wydłużona, ale to nie znaczy, że była jakaś nie wiadomo skąd, tylko ona miała, oczywiście, była przemyślana i tak dalej. I to jest też, też ciekawostka, bo jeden z moich uczniów, studiu, zaczynając studia, dostał ten, dostał ten numer gdzieś w Poznaniu, w Poznaniu bodajże, na egzaminie, żeby, żeby, żeby wyliczył, na ile to jest. Nie? Na szczęście znał tę piosenkę no i mu się udało, ale to, ale to fajne, że, 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 że komisja. No bierze pod uwagę tego typu zjawiska znaczy i, i współczesną muzykę. Nie? No w końcu tam mm -hmm. ta płyta powstała w 2004 roku. No i, no i to jest miłe. No. I na, tak jak powiedziałem, na każdej płycie jest był jakiś jeden numer, albo może dwa maksymalnie, to ale tak, to tak powiedzmy, tylko na zasadzie, żeby, żeby tak zaczynić coś, żeby mieć jakąś taką, jaką, jakąś taką sytuację powiedzmy, jakieś forpoczty, ale tutaj to już mamy taką naprawdę. To jest, to, jest, to jest doktoracik na ten temat, że się tak wyrażę. Nie? Taki no, researcher niezły. No i to mi się bardzo podoba. Na te płyty zaprosiłeś też gości. Tak, mam znakomitych gości. Niektórzy są stałymi rezydentami na moich płytach. Posłuszę się po prostu tutaj, bo nie chciałbym nikogo pominąć, a oni są wszyscy bardzo ważni. No, stali rezydenci to oczywiście Piotr Ken. To jest skrzypek z Polskiej Orkiestry Kameralnej. Znakomity muzyk, jeśli chodzi o filharmoników, to naprawdę jest mistrzem świata. Piotr Krzemiński, to już jest chyba moja z nim trzecia płyta, to jest trębacz i hornista. To jest jegomość, która się pięknie rozwija, już ma swój styl uprawiania jazzu, bo jest jazzowym oczywiście trębaczem. Jest, jest Dave Letcho, to mój kolega z Ameryki, z miasta partnerskiego, Fort Wayne, który gra na klawiszach. I on już od, 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 od dawna jest na moich płytach, zawsze gra jakąś solówkę, albo jakieś takie coś, bo to jest ten pierwiastek, jakby amerykański nie? w mojej muzyce. Ta, ta, ta muzyka, ja na swój, na swój, na swoją, że tak powiem, na swój, jakby to powiedzieć, no, na moje potrzeby nazywam to hate jazzem, ale, ale to jest generalnie muzyka, połączenie właściwie dynamizmu muzyki rockowej z jakimś takim wyrafinowaniem muzyki powiedzmy jazzowej, chociaż ona nie brzmi tak jak, jak jazz jazz, bo to nie jest do końca jazz, tylko chodzi o to, żeby to było właśnie miało te subtelności. No i jest to oczywiście... Mm, no, tak, no to są stary, stary, A, jest Miecio Grubiak, który jest już. To, to, jest, to jest. To jest znakomity po prostu e, seksofonista, który e, improwizowanie ma we krwi, cierowite. <grywki> a z, z, z nowych gości, no to, no to jest. No to jest tak. Moje odkrycie, czyli Bartek Pokrywka, który gra, gra tutaj solówkę na syntezatorze. Znakomity muzyk. Naprawdę super gość, świetnie grający. No, i jest oczywiście mój kolega z pracy Marek Walczak, który jest znakomitym aktorem, ale do tego jeszcze czuję blusa. No i gra oczywiście w bluesowym utworze. Na harmonice ustnej jest, jest Piotr Wrąbel. To jest jegomość, który zaaranżował mi jedną jedno, jedno kompozycję na orkiestrę symfoniczną, no i zagrał tam jeszcze na pianie elektrycznym. Bardzo sobie cenię, jakby. Tę te, te, te relację i, i, i tę współpracę, i, i to, co zrobił, dlatego że no poznałem go mm, bliżej podczas y, naszego przedsięwzięcia pod tytułem Rokopera. Z, z, z Mariuszem Pogonowskim robiliśmy y, u nas w teatrze takie, taki projekt. No i tam komponowałem y, z Mariuszem, komponowaliśmy utwory i tak dalej. Rokopera chodziło o płock, y, o obronę płocka. Mm -hmm. No i tak się złożyło, że Piotr Rombel robił aranżację na orkiestrę i ta orkiestra z nami grała. Ja tam skom 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 skompilowałem zespół big beatowy, rockowy powiedzmy i, i orkiestra z nami grała. Nie? I to naprawdę on zrobił znakomite te aranżacje i sobie pomyślałem, że kurde mol, ten facet po prostu jest super utalentowanym jegomościem i trzeba go wykorzystać. I, 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 I jest, i, i jest zgodził się i tak dalej. No i teraz, i teraz mam dwóch dżentelmenów, którzy są właściwie no, gigantami swoistymi, bo jest y, mój dobry kolega, z którym często współpracowałem i, i, i grałem w różnych, w różnych, że tak powiem, konfiguracjach osobowych. Jest to Wojtek Pichowski. To jest już legenda, jeśli chodzi o, o, o basówkę, o gitarę basową w Polsce no i jest oczywiście Leszek Cichoński. Leszek Cichoński jest znakomitym bluesmanem, który organizuje co roku od ponad 20 lat na Wrocławskim Rynku 1 maja słynny gitarowy rekord Guinnessa. I zaprasza tam różnych jegomości znanych. Także dzięki niemu miałem okazję zagrać na przykład z Jennifer Batten to jest taka gitarzystka, która grała z Michaelem Jacksonem, ze Steven Vaiem. To są takie nazwiska, że naprawdę ze Stephenem Morsem, gościem z, z, z Deep Purple. Także to i, i oczywiście z rodzimymi muzykami, którzy naprawdę nie ustępują. W tym roku grałem obok, znaczy z... Janem Borysowiczem, ale też grałem też y, gościnnie z panią Małgorzatą Ostrowską. W ubiegłym roku grałem y, z kolegą Grzegorzem Skawińskim. Tak, to, 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 to miło, to miło i zeszłym Grzesiu występuje na, na mojej płycie na poprzedniej, znaczy przed... No, na płycie kod genetyczny, dobra, to jest trzecia płyta od końca. Od końca. No, i tak to wygląda. Tak to mm -hmm. wygląda w takim, y, takim skrócie. Powiedzmy sobie, jeśli chodzi o, o, o muzyków zaproszonych. Jest 11 kompozycji. Mm, 11 kompozycji. No, zapraszam do odsłuchu. Mam nadzieję, że. Zaprezentujecie coś. Mhm. Tak sobie myślę, jak wymieniasz tylu gości, to mhm. chyba prace nad tą płytą nie trwały tydzień ani miesiąc. No, one, one, one mogłyby by trwać miesiąc, to, to naprawdę to nie byłoby w, z tym większego problemu, gdyby, gdyby gdyby ludzie nie byli tak zajęci, bo wszyscy ci dżentelmeni są znakomitymi po prostu muzykami, w związku z tym są do, bardzo zajęci. I no i trzeba po prostu... Po, czasowe, po, tak, no dokładnie. Tak. Ta logistyka jest tutaj bardzo, bardzo ważna. Dlatego, mm. dlatego sama realizacja płyty, to, to, to mniej więcej to wyszłoby tak około miesiąca, czy tam nawet może lekko po, ale, ale tutaj jest napisane, że to ponad rok trwało, nie? Więc jakby no, to samo mówi za siebie, nie? Mm -hmm. Tym bardziej, że y, tak się składa, że ja generalnie to... Ci gentlemani, którzy tutaj, których wymieniłem, to są, to są jego moście, którzy grają mi właściwie tylko jakby solówki, nie? czyli takie części w utworze, gdzie ja oczyma wyobraźni i jakimś rodzajem swoistej takiej antycypacji w ogóle, no... Mm, Wymyśliłem sobie, że oni by się zmieścili, że tak powiem, w tym klimacie. Zmieścić oczywiście w cudzysłowie, czyli że zrealizują mi ten klimat, który ja sobie tak wymyśliłem. No i oczywiście zwykle to jest tak, że moja intuicja mnie nie myli, no i oni po prostu znakomicie grają. Nie? grają, zagrali, nagrali. Nagrali niekoniecznie przyjeżdżając do mnie, bo teraz jest taka technologia, że tam facet z Ameryki przysyła mi jakieś, jakieś pliki na przykład w MIDI albo no on akurat w MIDI, ale nie, niektórzy, którzy są na miejscu, tak jak Piotrek Ken, no to przychodzi do mnie do domu i dobra, no to gramy, no co gramy, to gramy. Dostaje nuty i gramy, nie? Także to jest też fajne. A są też dżentelmeni, którzy po prostu wysyłają mi pliki i to wszystko już jest tak fajnie wkomponowane, bo ja wcześniej wysłałem im oczywiście akompaniament. No i to jest piękna praca, no, piękna praca. Piękna praca, która sprawia, że. No, ja jestem bardzo zadowolony, mam dużą satysfakcję z tego, co tutaj się wydarzyło, przynajmniej na tej płycie. Zresztą na wszystkich, bo generalnie otaczam się ludźmi, których po pierwsze uwielbiam, jeśli chodzi o umiejętności, o kreatywność, a po drugie lubię ich też w tym w wymiarze ludzkim, czyli to są fajni goście, nie tacy fajni, sympatyczni. Mają po pierwsze, są otwarci na różnego ty typu rzeczy, mają poczucie humoru. No i reprezentują po prostu najlepsze cechy, jakie mogą reprezentować ludzie. Czyli są fajnymi kolesiami. Tutaj ja widzę, przyniosłeś swoją płytę. Tak. Powiedz, wygląda gdzie tak. można ją kupić, U w mnie. jakiej formie? U mnie. U mnie można kupić tylko i wyłącznie. Czyli ja jestem osobą transparentną. Jak wejdziecie na Facebooka, a to jest chyba takie medium najbardziej... Jeśli chodzi, tak, 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 jeśli chodzi o boomerów. Nie? A już wydaje mi się, że to tak wygląda no to, to też nie jest muzyka dla dzieci albo dla jakiejś nie wiadomo jakiej młodzieży, no wiadomo, no ludzi raczej, którzy tak y, liznęli czegoś więcej niż tylko jakichś tam takich prostych przelotów, no to oni mnie znajdą, nie? Oni mnie znajdą. Proszę mnie znaleźć na Facebooku, nazywam się Krzysztof Misiak i tam będzie wszystko napisane, a jak, znaczy, może nie napisane, proszę napisać, że jesteście zainteresowani Państwą płytą, ja oczywiście podpiszę, wyślę i tak dalej, albo umówimy się na jakieś... W jakimś fajnym miejscu to przekażę ją osobiście, prywatnie, autorytatywnie, intymnie. E, powiedz, jak to jest współcześnie, bo tak płyta CD to trochę chyba odchodzi już do lamusa, dawno jak teraz muzycy nie, teraz, wydają te swoje teraz, teraz jest streaming, ale teraz jest streaming, nie? No czyli właśnie, tam Spotify, iTunes. Wszystko w wirtualnej rzeczywistości mamy. Tidal, dokładnie tak, tylko że jak nam prąd wyłączą, to nie będziemy mieli nic, nie? więc jakby słabe to jest. To jedno. Dlatego my wydajemy gazetę. No, gazeta. Znaczy, znaczy, moje zdanie jest takie, że, no oczywiście, jak poznałem, że tak powiem, umowy z firmami, które realizują, jakby te rzeczy, typu sprzedaż taka, taka streamingowa, no to tak sorry, ale to. Moja muzyka jest. Mm. Powiem inaczej, nie powiem niszowa, ale powiem, że jest elitarna, nie? więc w związku z tym tego nie słucha 10 milionów ludzi, mm. tylko tam parę tysięcy, powiedzmy, nie? Więc jak w przeliczeniu, to jakbym miał, nie wiem, milion, milion po prostu jakby odtworzeń, nie wiem, na gdziekolwiek, na fejsie czy tam, naczyna na YouTube albo gdzieś, to może bym dostał z pół dolara albo więcej. Więc trochę słabo. Mhm. Więc w ogóle nie jestem tym kompletnie zainteresowany, ponieważ, bo, bo to po prostu trochę nie ma sensu. Uważam, że to jest zwykła kradzież. Oczywiście wszystko się teraz robi, żeby, żeby się wypromować, no i bardzo fajnie i o to chodzi. Jeśli ktoś ma coś do powiedzenia, to proszę bardzo, ale generalnie to tak 80% ludzi, to się w ogóle nie powinno promować, no ale trudno, no to tak to już mamy takie czasy wolność. No tak się nie dyskutuje. No więc tak. właśnie, ale to, 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 to jedna rzecz, ale, ale generalnie macie... dlaczego płyta? Dlaczego mhm. płyta? To jest bardzo ważne. Płyta jest, płyta jest nie tylko że jest gadżetem, to jeszcze jest rzeczą, która, która jest kompletem pewnej pewnych, znaczy bardzo wielu różnego rodzaju informacji. Tę płytę zawsze można komuś dać. Nie? nie można dać nagrania typu, nie wiem, streamingowemu komuś. Można ją podarować komuś. To po pierwsze. Po drugie, na, na płytę składa się nie dość że muzyka, czyli coś czego nie widać, ale, ale słychać, ale składa się też jakby projekt graficzny. To wszystko to ma znaczenie. To nie jest za przeproszeniem nie, no to skądś. Jest tam, całość, tylko, to jest nie całość. To jest koncepcja. Tutaj. Wszystko, ale to wszystko jest, y, jest jakby świadomym działaniem, kreatywnym, I to, jest bardzo, i to jest bardzo fajne i na tym to polega. I mam nadzieję, że. No owszem, w moim radiu też, znaczy w moim samochodzie też już nie ma takiego sprzętu, gdzie ja bym mógł odtw odtw odtworzyć płytę. No ale i się nie obrażam, że tak powiem, na, na, na rzeczywistość aktualną, na akurą, tylko po prostu, no ale jak jestem. Nie, nie jest to trudne, żeby sobie, że się tak wyraży, w sensie zlipować po prostu płytę, czy tam sobie ją zgrać w, jakiś, w, jakiś, w jakiegoś formatu i wrzucić na MP3, albo na jakieś, na jakieś inne rzeczy, gdzie można twardo dyskowo ją odtwarzać. To no, nie jest takie trudne, ale płyta jest zawsze fajnym gadżetem. Wiesz, płyty winylowe wracają do łask, więc e, miejmy nadzieję, że i płyty CD też kiedyś będą na tej samej zasadzie, Tra już jako ekskluzywny towar, bo te, jak te, ja patrzę na ceny tak, winyli, tak, to no, to naprawdę... Teraz idą. to już MC wchodzi, znaczy kasety. Już teraz mhm. są w ogóle te, teraz rulez. Na przykład słyszałem ostatnio, że yy, że Ringo Starr, czyli perkusista The Beatles wydał o, ostatnio płytę właśnie, <laughs> nie wiem czy tylko, ale na pewno... Na, na kasecie. To jest w ogóle dla mnie du duże zaskoczenie. No i fajnie. Ale i rewelacja, no i fajnie. bo to jest naprawdę tak jak mówisz, to co mamy wirtualnie, to tak jak ze zdjęciami. I te, które mamy gdzieś tam na dysku w komputerze, to jako że o nich nie pamiętamy. A albumy do tej pory ogląda się z sentymentem. Tak, no po, poza tym jeszcze jest takie zjawisko typu somatyka, nie? No, bierzesz coś do ręki, wąchasz tak. na przykład, nie? Masz wszystko tutaj, to, to są ważne rzeczy. No to jest, tak jak powiedziałem, to jest rzecz niby, ale ale ona, ona ma jakiś, jakąś swoją ideę w ogóle jakby w tym wszystkim. No i to jest fajne. Ideą tego wszystkiego tutaj to jest złota spirala Fibonacciego, Leonarda Fibonacciego słynnego. Za tym też się kryje szereg różnych tam rzeczy, ale idziemy dalej. O tym następnym razem. Bardzo dziękuję ci to za wszystko? naszą rozmowę. Patrz, całe, cała lista pytań mi się skończyła. Co to za lista? No przecież to tam można było Słuchaj, jeszcze prawie, coś wymyślać. Prawie pół godziny już rozmawiamy, Aha, więc nie możemy dobra. też zamęczyć naszych widzów i słuchaczy. Natomiast ja muszę przyznać, że bardzo miło mi się rozmawiało. Na pewno zachęcam, jeżeli tylko będziesz coś organizował, to zapraszam też do nas. A wszystkich zachęcamy do kontaktu z Krzysztofem Misiakiem i nabywania jego najnowszej płyty, bo mm. tak jak powiedziałeś, jest elitarna. Tak i ja dziękuję oczywiście za zaproszenie. Pierwszy raz tutaj jestem. Bardzo miłe wrażenia, ale też chciałem zaprosić jeszcze jako, <laughs> jako kierownik muzyczny polskiego, polskiego Teatru Dramatycznego. Na spektakle, w których też biorę udział jako, jako kompozytor, oczywiście. No chociaż czasami tam się udało coś zagrać, ale na scenie. Ale, ale to jest też piękna działka i zachęcam do odwiedzin naszej instytucji. Oczywiście przyłączam się do tych zaproszeń. Bardzo dziękuję Ci za wizytę w naszym studiu i za rozmowę. Proszę bardzo, zapraszam. Moim gościem był Krzysztof Misiek. Dziękuję bardzo.